Czy masz wrażenie, że Twój opis czasem zgrzyta? Że BNI, których tworzysz, nie do końca siadają ani tobie, ani graczom? Że Ty, grając w bohatera, nie do końca jesteś z niego zadowolony? Chcesz to wszystko poprawić? Myślę w takim razie, że to jest właściwy film. W Lans Magabry jesteśmy typkami, którzy bardzo wierzą w rozwój. Staramy się robić jak najlepiej wszystko to, co robimy, a więc to oczywiście również odnosi się do naszej największej pasji, jaką jest RPG. I oczywiście wchodzimy na bardzo szeroki obszar, tak więc bądźcie przygotowani, że ten film będzie podzielony pewnie na dwie, trzy części. W tym filmie opowiem jak ja, a w zasadzie jak my wszyscy w Landsmaga, rozwijamy się i rozwijamy nasz ważny RPG, tak żeby być lepszymi mistrzami gry, bardziej doświadczonymi. A teraz, jakie elementy naszego warsztatu, warsztatu mistrza gry, ale również i gracza możemy ćwiczyć? Podzielę to w takim razie na trzy części. Jeden, idee i inspiracje. To wszystko to, co przed i pomiędzy sesjami to materiał, który pozwala nam y, przygotować się do, do sesji i w zasadzie też pomaga nam w ich prowadzeniu. Czyli jest to wiedza o świecie gry, y, o zwyczajach i estetyce, świadomość fabu fabuł oraz y, słownictwo, którym się posługujemy. Dwa, narracja. To całość naszego warsztatu opisowego, to umiejętność odgrywania BN-ów oraz bohaterów graczy. To także nasze interakcje z innymi graczami i cała ta nasza gra w meta, w, niejako poza samą rozgrywką, poza światem gry. Trzy dodatki, czyli wszystkie elementy, które nie są niezbędne na sesji, ale pomagają nam w prowadzeniu. Mogę tutaj wyliczyć yy, przede wszystkim muzykę, handouty, światło na sesji. Świadomość przestrzeni, yy, czy jedzenie i picie. No i jeszcze taki mój mały konik, czyli karty postaci. Tak więc po tym podziale myślę, że mogę przejść do pierwszego, do, do pierwszego punktu, czyli do idei inspiracji, i, z, i wydaje mi się, że to raczej zajmie mi cały już ten jeden film. Jak zatem rozwijam pomysły na sesję, ideę, czym się inspiruje? Tak naprawdę. RPG jest taką moją pasją, że w zasadzie wszędzie, w każdym momencie, w każdym elemencie życia gdzieś widzę możliwość e, inspiracji. Tak więc jak jadę autobusem czy pociągiem, patrzę się i widzę o, opisiki, jeśli chodzę po ulicy, to patrzę na ludzi i, i zapamiętuję sobie ich drobne gesty, y, mimikę i sposób wyrażania się. Jak słucham muzyki, to wpada mi ona w ucho i myślę sobie, jakie by tutaj sceny odtworzyć. Tak więc, jak widzicie, wszystko tutaj dla mnie jest tym, y, tą inspi inspiracją, i do tego Was przede wszystkim zachęcam. Po pierwsze, czytajcie. Być może to zabrzmi trochę trywialnie, natomiast y, myślę, że warto się chwilę nad tym pochylić. Czytajcie fabuły, y, które możecie poznać przez opowieści, opowiadania, sztuki teatralne i wszelkie inne teksty kultury. Jako, że podczas czytania. Wolno poznajecie te fabuły, możecie przeanalizować sobie, jak są wprowadzani, wprowadzani bohaterowie, jak jest skonstruowana dana fabuła, jak yy, są prowadzone dialogi. Wszystko to może Wam potem pomóc na sesji, podczas w, Waszego prowadzenia. Wreszcie możecie poznać, w jakich yy, momentach są przedstawiane i, i, i w jakich momentach pojawiają się postaci i jakich zabiegów używa autor, ażeby być może podkręcić klimat, być może. Po prostu wzbudzić naszą ciekawość danymi osobami. Po drugie, bardzo dobrze na mnie wpłynęło zdobywanie wiedzy. Czy to czytając książki, czy oglądając na YouTubach jakieś fajne materiały, czy słuchając podcastów, chociaż to ostatnio to bardzo mało robię, bo nie za bardzo to lubię. A więc na przykład historie, poradniki, leksykony, encyklopedie wszystkie takie rzeczy, które dają mi drobne informacje, które potem mogę. Wrzucić w świat, który przez to będzie stawał się bardziej wiarygodny, bardziej rzeczywisty. więc jeśli mamy grać w Gry o Tron, to zdobywam sobie informacje o, o powiedzmy średnim wieczu, o fortyfikacjach, o, o tym jak się ubierali, jakie mieli zbroje, uzbrojenie, jakie mieli zwyczaje. Bo to oczywiście bardzo mi również potem pomoże w odgrywaniu, czy też w prowadzeniu tego systemu. Polecam Wam serdecznie tą taką sławną jesień niemiecza Johanna Huizingi, bo to jest naprawdę super pozycja. Natomiast jak gramy w sesję grozy, to przekartkuję sobie yy, czy to właśnie proze Lovecrafta, czy też, nie wiem, Akunina, czy sięgnę do moich, mojego takiego małego konika, czyli tych wszystkich pisarzy fantastycznych, jak, jak Balzac, y, Gautier czy, czy Kazot. Być może dla niektórych to przesada, ale jestem filologiem z wykształcenia i bardzo pomogło mi czytanie wszelkiej teorii literatury. Yy, to pozwoliło mi zrozumieć konstrukcje fabularne i trochę popatrzeć się z boku niejako na, yy, na wszelkie gatunki literatury. Tak samo mnie sporo dało poczytanie trochę o psychologii o kłamstwie, o manipulacji, o tym, jak zachowują się osoby w niektórych sytuacjach. Nawet pewne techniki sprzedażowe mogą fajnie przydać się również podczas, podczas gry. Jeśli mogę polecić jakąś książkę, to bym polecił sztukę perswazji Cialdinego albo sztukę rozmawiania Wontuma. Bardzo fajne pozycje, które w zasadzie też potem przydają się oczywiście w normalnym życiu. Bardzo też wiele mi dało czytanie o wszelkich klejdach i legendach, ponieważ to było inspiracją dla bardzo wielu yy, historii. W, mogę nam wtedy wpleść bardzo ciekawe ludki, które są normalnie w, naszych, w, naszych, w naszej kulturze. Bardzo mi dużo dało na przykład Wielka Encyklopedia Skrzatów, która została wydana sporo lat temu, ale to jest cudowna, piękna pozycja, również prześlicznie zilustrowana. Bardzo wiele też mi dało czytanie wszelkich słowników, czy to wyrazów obcych, czy też słowników, synonimów, antonimów. To gdzieś poszerza moje słownictwo. Nawet teraz Często sobie sięgam do internetu, wpisuję dane hasło i szukam, jakie ma wyrazy pokrewne. Może ktoś się już uśmiechnie, natomiast y, polecam również czytanie poezji, bo to daje nam takie uwrażliwienie na słowo. Y, bardzo fajnie dzięki temu poznałem metafory, porównania i tym podobne y, konstrukcje językowe, które potem również się przydają w opisie. I mówiąc, poezja to nie muszą być tylko i wyłącznie wiersze, to może być również proza poetycka. Ona jest o wiele bardziej y, przystępna, a też fajnie uwrażliwia na, na słowo. Lubię też czasem sobie przeglądać gazety. I to nawet czasem takie, jakieś, wiecie, takie śmieszne y, artykuły nie z tej ziemi. Ponieważ to też staje się super inspiracją, żeby wymyślić sobie pewne, y, pewne całe przygody. Pamiętam, że nawet ostatnio wymyśliłem przygodę tylko dlatego, że wlazłem gdzieś w internet i zobaczyłem informację o jakiejś słowiańskiej wiosce, która została odkryta il, ileś lat temu. No i chyba nie muszę mówić, że y, warto jest również czytać podręczniki y, RPG-owe oraz wszelkie dodatki do tych systemów, ponieważ one nam też rozszerzają świat i dają masę inspiracji. Lubię też filmy i seriale, ponieważ one tak naprawdę dają nam bardzo wiele y, drobnych scen, które możemy zapamiętać, albo jakichś fa fajnych rozwiązań fabularnych. Ja często mam tak, że podczas serialu zapisuję sobie drobne rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły i wiem, że kiedyś mi się one na pewno przydadzą do sesji. Zwracam też ważną uwagę na to, jaka muzyka jest w, ty, w danym filmie. I często potem wyszukuję sobie po oglądnięciu danego serialu czy filmu y, muzykę i sam sobie zaczynam myśleć, do jakich scen ona mi będzie pasować. Zresztą mam to również y, w samym filmie. Jeśli widzę jakąś ciekawą y, scenę, która dzieje się z muzyką, wiem, że mogę potem tą scenę wraz z tą muzyką połączyć i wprowadzić ją do moich sesji. Dla mnie bardzo ważna jest również muzyka na sesji. Tak więc, no oczywiście, słucham również bardzo wiele muzyki, czy też czy to właśnie instrumentalnej, czy to filmowej, czy to jakiegoś ambientu. To również pomaga mi w tym, ponieważ jak pewnie widzicie, trochę się zacinam, a kiedy mam muzykę na sesji, to, to powoduje, że robię tego o wiele mniej, ponieważ dostosowuje mój sposób mówienia do tego, jak mi gra muzyka. Szkoda, że w takim razie tutaj nie ma muzyki, bo może bym się mniej zacinał. Jak dysłama muzyki, to często sobie właśnie notuję, jakie to u mnie obrazy wywołuje, jakie sceny, do jakiego systemu czy do jakiej sceny będę mógł to wykorzystać. I myślę, że warto jest to robić w miarę na szybko, czy to właśnie zapisując sobie w jakimś notatniku, czy też na komórce. Tak, żeby te pomysły mi nie uleciały. Ponieważ. Chwilę później gdzieś możemy zapomnieć o danej, danej, danym fajnym kawałku, który żeśmy słuchali, a ja właśnie wolę gdzieś to mieć zapisane, bo wtedy sobie wrócę i być może użyję to w kolejnych sesjach. Lubię sobie również patrzeć na świat pod kątem sesji, tego do czego on mi się może przydać. Tak więc, zerkam sobie na krajobrazy, jak ja autobusem czy pociągiem, yy, gdzieś idąc po mieście, popatruję sobie na ludzi i na na chociażby właśnie miasto, jak ono żyje, jak ono działa, co tam jest, jakie są elementy, nawet tworzę sobie takie malutkie opisiki. Tak po prostu staram sobie pomyśleć, jakbym ja to opisał. Patrzę też jak się ludzie ubierają, jakie mają gesty drobne, jakie mają swoje małe tiki, bo to też potem mogę wykorzystać w przygodzie. Czy to grając, czy to odgrywając to jako MG. Mój kuzyn aktor, Michał Sprzedał mi taki jeden patent, który właśnie wykorzystuje. On mówi, że on idzie sobie do knajpy, siada sobie i obserwuje ludzi. On i, i szybko po prostu widzi, jakie oni mają gesty, jak, jak się układają na, na krześle, jak mówią, i mówi, że po takich dwóch, trzech wyjściach już ma gotową postać. Tak więc, czemu my mamy tego nie robić? Ja również staram się poznać krytycznie. Yy, nawiążę tutaj może do, do takiego autora yy, teorii literatury yy, Rolanda Bartsa który napisał tekst Plaisir du tekst, czyli przyjemność tekstu. On wyszedł z założenia, że są dwa rodzaje poznawania wszelkich tekstów kultury. On głównie mówił o tekstach jako takich, ale to można, to można rozszerzyć do wszelkich tekstów kultury. Mówił on o tym, że, jest, że są dwa rodzaje przyjemności, właśnie z tekstów. Pierwszy to jest joie tekst, czyli radość tekstu. To jest takie czytanie, poznawanie rzeczy w z pełną radością, w pełnym zanurzeniu się w danej fabule. A druga rzecz to jest plaisir du, du text, czyli przyjemność tekstu. To dzieje się wtedy, gdy my zwalniamy trochę czytanie i poznajemy tekst jako taki. Niejako rozbierając go na części, patrząc na niego troszkę z boku. Warto popatrzeć się krytycznie, jak dany tekst został napisany, został stworzony. Popatrzeć się trochę z boku, ażeby zobaczyć, yy, jak dana fabuła się rozwija, jak są wprowadzani bohaterowie, jakich nawet słów używa autor, a żeby osiągnąć zamierzone przez niego efekty. To może nam przydać się właśnie przy przygotowaniu do sesji, przy tym, jak będziemy budować, konstruować nasze fabuły: czy BN-ów, czy też chociażby sceny. O tekstach może nie będę mówił, bo to jest w miarę proste. Natomiast nawet Oglądając film, dam przykład Pulp Fiction. Popatrzcie sobie na przykład, jak on został stworzony, jak te sceny się ze sobą wiążą, jak one się przenikają pomiędzy sobą. Na przykład jak dialogi wprowadzają kolejnych bohaterów, którzy pojawią się za jakiś moment, a już wiemy o nich bardzo wiele. I to również można wszystko wprowadzić również podczas naszego grania lub prowadzenia. Mnie również bardzo rozwija rozmawianie z, ze znajomymi o właśnie RPG-ach. Jako takich czy to o właśnie o tym co nas skręci, o tym, co, jakie sceny mnie się podobają, o tym, jakie mam podejście do, do, do pewnych rzeczy właśnie w RPG-ach. Ja mam to ogromne szczęście, że y, mam bardzo wielu znajomych, którzy, tak samo jak ja, y, 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 jarają się RPG-ami, tak więc możemy sobie opowiadać o tym, co, nas, y, co nam się podoba w, y, y, w grafabularnych, jakie lubimy sceny odgrywać. Lubimy sobie również pogadać o teorii er, 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 RPG-ów, ponieważ to też uważam, że bardzo, bardzo mnie rozwija, patrząc się, co innych kręci, co, co ich bawi, a co mi się nie podoba. Tak więc serdecznie Wam polecam rozmawiać o rpg ach ponieważ to po pierwsze wam pozwoli zrozumieć, co Wy w tym lubicie, zwerbalizować to, a następnie będziecie mogli również czerpać inspirację od innych. No i ostatnią rzecz, którą serdecznie Wam polecam, to tworzenie przygody wraz z inną osobą albo nad innymi osobami. Jak, jak dobrze wiemy, każdy z nas ma trochę inne doświadczenia, inne rzeczy mu się podobają, i to powoduje, że sesja, którą stworzycie z kimś innym, to będzie na pewno konstrukt, który będzie inny od tych, które sami tworzycie. I to również ogromnie, ogromnie rozwija. Ja miałem tą wielką możliwość, że, prowadzi, że prowadziłem yy, ładnych kilkanaście razy z yy, innymi mistrzami gry, więc razem tworzyliśmy przygody, i zawsze z tego wychodziły super sztosy.